Oprysków przeciwko kleszczom nie chce w Suwałkach Jacek Roszkowski, radny Prawa i Sprawiedliwości. W tym celu wystosował do prezydenta stosowną interpelację. To reakcja na wniosek Marka Zborowskiego-Wajchmana, radnego klubu Łączą Nas Suwałki, który chce opryskania miejskich terenów środkami owadobójczymi. Radnemu chodzi o usunięcie groźnych owadów, m.in. z terenów przy szkołach i z Parku Konstytucji 3 maja. Marek Zborowski-Wajchman zwraca uwagę, że kleszcze roznoszą poważne choroby. Bardzo często docierały do mnie sygnały o tym, że w samych Suwałkach w mieście dzieci ze szkoły czy rodzice informowali o tym, że dzieci poza szkołą nabywali sobie kleszcze poprzez jedynie pobyt w mieście. No, pomysł jest taki, żeby zapobiec temu, bo kleszcze, jak wiadomo, są to niebezpieczne żyjątka, które przenoszą bardzo groźne choroby, których skutki są niepowetowane. Warte każdych pieniędzy dla zabezpieczenia przed tymi skutkami. Tymczasem Jacek Roszkowski uważa, że pomysł może przynieść więcej szkody niż pożytku. Jak wyjaśnia, chemia zabije pożyteczne pszczoły i będzie kosztowna. Zdaniem radnego PiS-u miasto powinno postawić na edukację o przeciwdziałaniu kleszczom i szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. To jest odpowiedź na jego interpelację. On proponuje stosowanie oprysków przeciwko kleszczom. My jesteśmy temu przeciwni. Przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, niszcząc kleszcze, niszczymy wszystkie pożyteczne owady zapylające, takie jak pszczoły, motyle, trzmiele. Drugi powód jest taki, że te opryski są bardzo drogie i żeby były efektywne, muszą obejmować duży obszar terenu. W związku z tym proponujemy zamiast tego akcję informacyjną, żeby informować ludzi o tym, jak się zabezpieczyć przed kleszczami i co robić po ukąszeniu przez kleszcze. Jeżeli jest faktyczne zagrożenie przed boreliozą, możemy też dofinansować szczepienia przeciwko zapaleniom opon mózgowych. Jacek Roszkowski zwraca uwagę, że władze Katowic, które stosowały opryski, wycofują się z tego pomysłu i sugeruje, aby uczyć się na cudzych błędach. Są to Katowice, które po paru latach stosowania tych oprysków wycofały się, z jednej strony nie widząc skutecznych rezultatów walki z kleszczami, a z drugiej strony też widząc, że zmniejsza się populacja pszczół i przynosi to ogólne niekorzystne efekty dla środowiska. Wchodzenie w koszty i w metody, które nie są efektywne, nie jest dobrym pomysłem na walkę z kleszczami. Możemy to zrobić w sposób bezpośredni, lepszy, poprzez właśnie informacje w szkołach, czy też ogólnie za pomocą gazet do społeczeństwa. I w ten sposób możemy lepiej, skuteczniej i taniej z tym walczyć.